Blisko 100 tysięcy osób odwiedziło Stadion Śląski 1 października w ramach Dnia Otwartego. Chorzowski gigant wraca do życia po kilkuletniej modernizacji. Każdy może przyjść, zobaczyć, znaleźć sobie krzesełko, usiąść, zobaczyć jaka jest widoczność, zrobić sobie zdjęcie pamiątkowe. Widać po frekwencji, że to też ważny dzień dla mieszkańców województwa śląskiego. Czekaliśmy na ten moment, kiedy w końcu po przebudowie stadion będzie otwarty. Dzisiaj jest, można go zobaczyć. Pierwsze wrażenia bardzo pozytywne. Jest to niezwykły stadion, ale nie dlatego tylko, że tak pięknie wygląda dzisiaj, tylko że ma niesamowitą historię, bo to już jest ponad 60 lat i trzeba przyznać, że mało jest miejsc w Polsce tak bardzo kojarzących się z sukcesami sportowymi. Wrażenia są niesamowite, dlatego że tak długo Ślązacy czekali na ten obiekt i wreszcie się doczekaliśmy. Obiektu na miarę właściwie światową. Warto będzie tutaj przychodzić na zawody. Podoba się, w skrócie. Niesamowite wrażenie, bardzo ładny stadion. Bardzo fajnie, całkiem inaczej niż było 20 lat temu, nie? Także nowocześnie i oby tutaj były dobre wyniki naszej reprezentacji. Super, bardzo fajnie. Naprawdę jesteśmy zadowoleni, że to akurat tutaj u nas jest. Piękny stadion, to jest nasza duma, rewelacyjny stadion. Coś pięknego. Myślałem, że troszeczkę inaczej to będzie, ale przeszły moje oczekiwania. Super, bardzo fajnie. Chodzicie na stadion i co? No i gęsia skórka. Bardzo dużo pracy włożyli w ten stadion. Jesteśmy dumni z tego. Sam stadion jest fajny, chociaż jak byliśmy na górnych sektorach, już się rozkręcają śrubki ze fotelików i leżą na ziemi. Miejsca parkingowe są do teraz niedopracowane i... Z tym jest główny problem, nie? Miejsca parkingowe. Od tego trzeba było zacząć. My oczywiście wszystkie kwestie uwagi, czy negatywne, czy pozytywne, będziemy zbierać i analizować, żeby kiedy będzie już impreza wielka, masowa, to żeby po prostu pewne niedogodności nie wystąpiły, a zdajemy sobie sprawę, że mogły dzisiaj podczas Dnia Otwartego wystąpić. W programie Dnia Otwartego znalazły się dwa wydarzenia sportowe, lekkoatletyczne i piłkarskie. W niedzielę na stadionie finiszowali uczestnicy PKO Silesia Maratonu, jednej z największych imprez biegowych w Polsce. Jak się już tu wbiegało z tej górki na stadion, to już uczucie mega, naprawdę. Pełna szczęścia. Tutaj bomba, naprawdę. To jest wrażenie niesamowite. Ważnym punktem Dnia Otwartego była sportowa lekcja historii, czyli mecz wspomnień Polska ZSRR z 1957 roku. Spotkanie, w którym wystąpili piłkarze z reprezentacji Śląska Oldboyów i zaproszeni goście, zakończyło się zwycięstwem drużyny ZSRR 6-3. Stadion Śląski to legenda i my chcemy połączyć opowiadanie historii z tym, że obiekt na nowo się otwiera. To jest bardzo ważne. 57 rok, wygraliśmy wtedy 2-1. Fajnie, że takie mecze się organizuje, jeszcze na otwarcie stadionu. Fajna sprawa tu być i cieszę się, że tu jestem. Na pewno fajna impreza, fajny mecz. Jeżeli chodzi o moją koszulkę, to mówiłem, że ja gram w reprezentacji Polski, ale niestety trenerzy zdecydowali inaczej i gram w drugim zespole, czyli w zespole Rosji. Ale już powiedziałem chłopakom, że po meczu się wymieniamy koszulkami. Ja obserwowałem od lat, jak przebiega modernizacja tego stadionu. Ale to, co zobaczyłem, przeszło moje najśmielsze oczekiwania. Naprawdę wydaje mi się, iż z każdego miejsca widoczność na murawę jest wręcz idealna. Pamiętam rok 2006 przed Mistrzostwami Świata w Niemczech. Grałem na tym stadionie, na tym, można powiedzieć, starszym, z Kolumbią. No, dostaliśmy taką bramkę, bramkarz nam strzelił w Kolumbii, ale mi się udało w drugiej połowie wejść i pokonać bramkarza. Takie wspomnienia są miłe. Stadion Śląski liczy blisko 55 tysięcy miejsc siedzących. Podczas koncertów muzycznych pomieści około 85 tysięcy osób. Kolejne sportowe zmagania w popularnym kotle czarownic będziemy mogli obserwować już 7 i 10 października podczas meczów rundy kwalifikacyjnej Mistrzostw Europy U19 w piłce nożnej.